Rodzina, przyjaciele i towarzysze broni pożegnali dziś majora Władysława Nycza, pseudonim Soku, harcerza Szarych Szeregów i jednego z ostatnich żołnierzy niezłomnych na Podkarpaciu. Major Nycz był członkiem Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz wydawcą i kolporterem prasy podziemnej, za co po wojnie był więziony i prześladowany. Zmarł w wieku 95 lat. Władysław Nycz urodził się w 1922 roku na Wołyniu w rodzinie z tradycjami wojskowymi. Jego ojciec był żołnierzem Legionów Polskich. W 1937 roku po napadach i podpaleniu domu przez Ukraińców rodzina przeniosła się najpierw do Krasnego, potem do Rzeszowa i wreszcie do Dobrzechowa, gdzie Władysław Nycz przeżył okupację. W liceum wstąpił do Szarych Szeregów, a w 1943 roku do Armii Krajowej, gdzie przyjął pseudonim Sokół. Walczył w akcji Burza w okolicach Strzyżowa. Dziś dla wielu jest bohaterem, ale on nigdy się za takiego nie uważał. Władek raczej nie przypisywał sobie takich... Ale działał raczej więcej w skrycie. Tak Władysława Nycza wspomina kapitan Stefan Pajda, pseudonim Funio. Obaj nie pogodzili się z powojenną rzeczywistością. Za działalność w Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość byli więzieni i prześladowani. Władysław Nycz 8 lat spędził w więzieniu we Wronkach. Salwą! Pol! Dziś na wieczną wartę odprowadzili go najbliżsi i towarzysze broni. Obowiązkowy. Słowny, prawda, pracowity, no i koleżeński. No. To miał wszystkie zalety, panie, dobrego człowieka. W swoich wspomnieniach Władysław Nycz pisał: wiedza o naszej walce i ofiarach musi docierać do świadomości ludzi młodych. Nie dla naszej chwały czy zadośćuczynienia, ale dla poznania pełnej prawdy o dziejach naszego narodu i dla nauki, jaka płynie z historii.